Hej, cześć, witajcie moi drodzy, oczywiście w kolejnym odcineczku zagrajmy Wiedźmi 3 Dziki Zgon. I dzisiaj oczywiście już przygotujemy się z Wezemirem do opuszczenia, cholera jasna. Zamknij się, ty psie! Myślałem, że będzie spokój. A okazuje się... Pies tak ujada, jakbym wkurzył się na jakiegoś człowieka. Cicho bądź! Sorry za to, ale niestety, takie życie. Niestety z psami. No wiecie, jak się ma psa albo kota. No. Najlepiej nagrywać, jak kota i... znaczy psa nie ma w domu. Na przykład na dworze, wiecie. A kot tam, powiem wam, pomiałczy i nic nie zrobi. Ale pies to tak powiem, kurde, przeraźliwie szczeka, powiem wam. Dobrze, że... bo mam jeszcze jednego psa, co nie? Kiedyś wam mówiłem o tym przecież, co nie? To ten drugi tutaj jeszcze gorszy jest. Dobrze, że on w domu nie siedzi, powiem wam szczerze. Bo tamten to... najgorsze. Najgorszy pies chyba. No. W ogóle taka kurde głupia ta... no. To suka jest właśnie. Czekajcie, trendy mamy iść w ogóle. No już kurde coś odwala, kotek już. W piruny. Dobra, chwila, bo ja tu pogubiłem się, powiem wam. No wyjdź stąd. A nie będziesz tu przy kablach łaził w piruny. No jak ja mam stąd... Jedź, płotka. Spoko. Kurde, wlazłem w jakiś... Co? Co ty to powiesz? Ja cię kręcę. O, dobra. Oj. Dobra. Okej, jesteśmy na miejscu. Powiem wam, że szybko tutaj dojechałem nawet. Ale okej, dobra. Gdzie ty jesteś? Tutaj sobie siedzi nasz przyjaciel, Wezemir. Yennefer jest w Wizimie. Mam tam paru znajomych, więc... Coś nie tak? Rozejrzyj się. Będzie awantura. A dlaczego? Właśnie. Co to za jedni? Patrioci. Piją siódmą kolejkę za Temerię i już ich pięści świerzbią. Nie widzę tu Nilfgaardczyków. Kogoś sobie znajdą. Kupię prowiant na drogę i jedziemy. Geralt, nie mieszajmy się. Ten jeden raz. I tak na zatak chyba będziemy się bić, ale kto wie. Kiciuś nam łazi, wow. Co się stało z tarczą? Zdjęłam. Zdjęłaś? Może złote słońce zawiesisz? Nie mogę tu mieć temerskich barw. Jeszcze przyjdą i karczmy spalą. Może to prawda, co gadają, że cesarscy ci mili, że Nilfgaardzka kurwa. Puszczę to w niepamięć, Litka, bo wiem, że ci żal serce toczy. Gówno wiesz. Powiesili mi siostrę. Wywlekli ją przed klasztor jak psa. Powiedzieli, że w Nilfgaardzie nie ma miejsca na zabobony. Kobitki się pobiją zaraz. A ty? Nie boisz się? Gdyby zaraz nie się kobi... jakby ci się pępowiną się... zaprosił. Masz syna, bo cię siostra w połogu pilnowała. Weź się zostaw. Co ty to robisz? O kurwa! O shit! Poje... Ciebie za przeproszeniem! Znacie ten medalion, ludzie. Wiecie, co oznacza. Odstąpcie. Cała jesteś? Ja pierdzielę! Ludzie, mówią, że wiedźminy dzieci porywają. Co wam cesarz obiecał odmieńcy, co? Może państwo własne, jak drzewiej elfom? Precz stąd wszyscy! My nigdzie nie idziemy. A chcesz oberwać? Wy też zostajecie. Oni już się nie cofną. Widzę. Ojeju! Nie odpuszczaj! Synu! O jako berwo! Daj kurde szmaciarzu ty!
Dobrze. Oj. Dedaj, kurde. Dziadzie ty. Już! Już po walce? Wow. Poziom trzeci, wow. O kur! O kur! Już dobrze, po wszystkim. O kur! Zostaw! Nie zbliżaj się! Widzieliście jego twarz, bogowie? Odejdź stąd i nie wracaj nigdy! No to tyle z niemieszaniem się. Chodźmy. Ja cię kręcę. O, ops. To nie myśmy zaczęli tę burdę. O kurde, ale mają teraz... Yennefer! Yennefer. Wymówki. Cały ty. Yennefer! Jennifer znaczy. Yennefer? A jak? Dostałam raport, że w Białym Sadzie pojawił się Wiedźmin. Wiedziałam, że to ty. Czy on się czyta? Że jedziesz moim tropem. Się mówi Jennifer, nie Yennefer. Sorry. Ale wiesz... No ale cóż, mówię po swojemu. Mocną stroną. Dobrze cię widzieć, Geralt. Jeszcze lepiej byłoby cię uścisnąć. Gdyby nie to, że jesteś cały we krwi. Wybacz, nie spodziewałem się ciebie. Szczerze mówiąc, to w ogóle nie tak wyobrażałem sobie to spotkanie. Mhm, a ja? Bez obstawy Nilfgaardczyków, jak nie mam. Właśnie. Yennefer, nie zrozum mnie źle. Też się cieszę, że cię widzę. Ale jesteś nam chyba winna wyjaśnienia. Udzielę ich, ale już w zimie. Szykujcie konie. O właśnie. Tu też możemy porozmawiać. Niedaleko są urocze sady. Akurat kwitną, więc prawie nie czuć trupów. Kusząca propozycja, ale niestety muszę powiedzieć nie. Widzisz, w zimie ktoś na ciebie czeka. Ktoś, kto czekać nie lubi. Cesarz Emhyrfar Emrejs. Dla przyjaciół biały płomień tańczący na kulchanach wrogów. Wątpię, żeby zaliczył mnie do tego grona. Kiedy się ostatnio widzieliśmy, chciał mnie zabić. Cóż, a teraz chcę ci złożyć propozycję. Z gatunku tych nie do odrzucenia. Ja nie odrzuciłam, choć mogłam. No dobrze. Mogę wysłuchać, co ma do powiedzenia. Cesarz Nilfgaardu, senior Metine, Ebin Higamere, suweren Nazairu i Viko Varo na pewno poczuje się zaszczycony. A ty? A ja pojadę w drugą stronę. Zdaje się, że zaproszenie do Wyzimy jest imienne. Poza tym mam co robić. Ker Morhen. Pamiętasz? Tak, pamiętam. Dzięki za pomoc. I do zobaczenia. Jak twój koń? Szybki jest? Nie narzekam. Czemu pytasz? Chciałabym wrócić za solidne miejskie mury tak szybko, jak to możliwe. Wow, a co to się stanęło? Sorry, nie spodziewałem się tego. Wiesz, śniłaś mi się niedawno. Niespodzianka niespodziewana. Na chwilę się gra zaczęła, nie wiem czego. Ale okej, okay, wszystko jest w porządku już z powrotem. A potem? O kurde, co? What the fuck? O kurde! O co kaman? Czyżby to był... jak pamiętacie... na początku...
na początku gry, wiecie, co ta Ciri, co nie bawiła się w te, jak to, wiecie, w te skakanie i tak dalej, wiecie, z zawiązanymi oczami właśnie. I później jak było to szkolenie, co nie, o kurde, oj. Co nie, jak było to szkolenie, wiecie, co atakowałem tego, Wezmira właśnie, to też Wiedźminowi właśnie przypominało się to, wiecie, co na ten statek właśnie płynął i tam był ten o Jezu, to będzie boss pod koniec gry, tylko tyle wiem, a dalej nie wiem, co się będzie działo w środku gry, wiecie, nie wiem, co będzie dalej właśnie, wiem, że tylko to pod koniec będzie gry właśnie. Atakowanie takiego bossa właśnie. No co kaman, dlaczego to się samo wczytuje znowu? What the fuck? No dobra. Nie mam pretensji do tego, ale... A, dobra, tego nie było, pamiętam. Aha, dobra, okej. Stolica okupowanej Tamerii. O, Emher chyba, tak czy nie? Uciekajcie. Nie, to nie jest Emher. Może być. Co on tu sprawdza? Dlaczego tu wszyscy jeśli muszą mieć takie podczerwienione oczy w tej grze? No, ludzie. Kurde. Pełnego tytułu albo wcale. Wasz mość zasiądzie na berżerze. Na czym? Co to na jest? Tym krześle. Berżerza. What the fuck? Pierwszy raz jest takie słowo. Kledwin, proszę wasz mość ogolić baczki na półcala. Aha, wiem już, włosy. A, bro! Co? O Jezu, sorry. Też się tego nie spodziewałem. Co to w ogóle było za jakiś odgłos mój? Sorry. Jeszcze raz. Ja to słyszałem, co nie? Już tak... trochę na temat tej gry właśnie, że... Można od czasu do czasu, że właśnie, znaczy, też można od czasu do czasu właśnie golić sobie brodę, wiecie. Tak jak każdy człowiek to robi. Oczywiście mężczyzna. Co nie? I ta broda właśnie jem, znaczy, zarost, tak można powiedzieć, bo broda to jest, wiecie, o tu. Co nie? Właśnie można też obcinać w każdym momencie właśnie, chyba, nie wiem. Zobaczymy, jak to będzie, bo ja tylko słyszałem na ten temat, tylko tyle. Wiecie, w ogóle dodali fajnie tutaj te efekty w tej trzeciej części właśnie, bo w jedynce i w dwójce, jak pamiętacie? W jedynce nie było takiego czegoś, co nie? W dwójce tak samo nie było takiego czegoś, co nie? Tych efektów, co nie? A i tak mi się podobała dwójeczka, wiecie? Bo jedynka to taka trochę, powiem wam, skomplikowana była, wiecie? W ogóle trudna część. A w dwójce, powiem wam szczerze, że... W ogóle problemów nie miałem. W ogóle nie miałem problemów. Już tak za bardzo już nie pamiętam, co tam się działo w dwójce, wiecie, już mam... Nagrano to serię miałem już, zakończona już jest. Teraz właśnie do tej... właśnie... No, nagrywam teraz, zacząłem. I tu coś takiego właśnie spotykamy, no fajnie, powiem wam. Okej. Co jest nie tak z moją brodą? Myślałem, że dodaje mi powagi. Ale ujmuje elegancji. W Nilfgaardzie broda uchodzi za niemiłą oku. Zwłaszcza, jeśli zalęgły się w niej wszy. O Jezu! Byłem długo w drodze. Zresztą nieważne, róbcie swoje. Proszę odchylić głowę i nie ruszać się. A także odpowiedzieć na parę pytań.
Wasza wielmożność, nie wiem, czy to jest właściwy moment. Ciężko o właściwszy. Ludzie stają się niezwykle szczerzy, kiedy czują brzytwę na gardle. O Jezu, a ten jaki ma oczy, jeju, jakby był tym, demonem takim. Dowódcy, no, demoni tak mają. O kurde. A dobra, okej, czytajmy. Czytam to oczywiście. To tylko formalność, ale trzeba jej dopełnić. Ojeju, te demonie, ty. Oczywiście, porządek w papierach musi być. Ojeju. A zatem Geralt Rif. O, Rif? Miejsce urodzenia nieznane. Rodzice nieznani. Wiek nieznany. Jak nieznany? A no tak, nieznany przecież. Przejdźmy do ostatnich wydarzeń. Oblężenia zamku Lavaletów. Losów dowódcy obrony, Ariana. Zabiłem... Co? Pytanie teraz takie. Poczekajcie, oblężenie zamku Lavaletów to było w dwójce na początku, tak? Chyba tak. Ja już kurde nie pamiętam, co było dwójce. Ojeju. Kurde. Nie wiem. Czekajcie, sobie przypomnę. Arian. Arian. Nie pamiętam takiego gościa, powiem wam szczerze. Z dwójki. Nie wiem, kurde. Serio nie pamiętam już. Dobra, weźmiemy to pierwszą opcję, bo na litość bosko nie pamiętam już. Serio. Naprawdę już nie pamiętam, serio. Dobra, weźmiemy to pierwsze. Nie wiem. Polkest kazał mi oczyścić drogę. Chłopak się nawinął. Zabicie dziedzica Lavalet nie zrobiło na tobie wrażenia? W sumie... Skoro zwą cię zabójcą królów... Uj, chyba źle zrobiłem. Znaczenie ma byle. Ojajajajaj. Dalej. Potem schroniłeś się w urokliwym Flotsam, skąd przebiłeś się w okolice Vergen. Tylko jak? Miasto uchodziło za odcięte od świata. Kurde! Ja pierdzielę. Kurde, dlaczego... Poczekajcie, sobie przypomnę teraz szybko. Z Jorvetem pracowałem, co nie? Chyba tak. Tak, Jorvet. Poczekajcie, to było pod koniec kurde gry. Tak, z Jorvetem zebrałem się, to bierzemy to, zabrałem tak, bo... razem z Jorvetem. Tak. Zabójca potworów i zabójca ludzi. Ciekawe zawierasz sojusze. Coś mi mówi, że najciekawsze jeszcze przede mną. No, pytaj dalej, bo mi zaraz broda odrośnie. To ogolimy cię raz jeszcze. Następnie... Niesławny szczyt w Lochmuir. Byłeś tam. I znów mieszałeś się w sprawy możnych. Kurde, skąd on takie informacje wie? No ja cię kręcę, no ludzie. Bez przesady, takie kurde przesłuchanie dla... No, Wiedźmina. No, tego Geralta znaczy. Bez przesady już z tym. Ojeju, poczekajcie, Saskia była... To był smok. Bo Saskia to był ten smog właśnie, pomogłem Jorvetowi. O Boże, szczy... Bo Triss była chyba uratowana, mi się wydaje. Kurde, ludzie! Nie wiem, wezmę to, bo jak coś... Nie wiem, czy to dobrze w ogóle to jest. W ogóle, czy dobre... Biorę te opcje, wiecie? Weźmiemy to, bo... Nie wiem! Mieszałem się w sprawy osobiste. Pomogłem Jorvetowi odczarować Saskię. Tak, a przy okazji dałeś Radowidowi pretekst do rozpoczęcia polowania na czarownicę. Winszuj. Nilfgaard dopiero co wszczął wojnę, niesprowokowany, więc powstrzymaj się od moralizowania. Niech ważność siedzi spokojnie. Już kończę. Będzie trudno. Bo z tego co wiem, wkrótce potem patrzyłeś, jak wadliwy megaskop rozrywa twoją znajomą. Shile de Tancarville na kawałki.
Ona... No właśnie, dostała za swoje. Bo nam przecież osokomała wtedy. Na tyle daleka, że nie było mi jej żal. I na tyle bliska, żebym wiedział, że sobie zasłużyła. Wydaje mu się, że jako jedyny wie, co jest dobre, a co złe. I że daje mu to prawo wymierzać sprawiedliwość. Tak cię opisał twój druh, Leto z Gulety. Całkiem trafnie. Mój druh, a wasz agent. Cóż... Dobra, już koniec przesłuchania tego. Jeju, bez przesady już. Nawet z wiedźminami. Alians wciąż trwa? Co się dzieje z Leto? Miałem nadzieję, że to ty odpowiesz na to pytanie. Ach, czyli Leto się przed wami ukrywa. Zapewne nie bez powodu. Racja stanu się zmieniła, co? Nie wiem, gdzie jest. A gdybym wiedział, też bym ci nie powiedział. Choćby z brzytwą na gardle. To chyba wszystko. Jeszcze podpis poświadczający, że zeznałeś prawdę i tylko prawdę pod groźbą uwięzienia bądź śmierci, etc., etc. Tu i jeszcze tu. Kurde! Skoro procedury zostały wypełnione, proszę wielmożność o opuszczenie pokoju. Ja będziemy pierdziele. Waszmości dobierać strój. To ważna sprawa, ale obędziemy się bez asysty generała. Cóż. Szkoda. Mógłbym coś doradzić. Nie lubię cię, ziomuś, wiesz o tym? Nie lubię cię. Spadaj mnie stąd. Nie lubię cię, ziomuś, już. Nie lubię cię już. Od początku mi, kurde, jakiś podejrzany, kurde, w ogóle jakiś... Czuję się raczej, jakbyście szykowali mnie na wesele. Wtedy przygotowałbym waszmości surdut, frak, bądź ewentualnie tużurek. Tymczasem waszmość ma do wyboru teszat. O, fajnie, czarne, a właśnie. A gdzie moje ubrania? Tam, gdzie powinny były znaleźć się dawno temu, u praczki. Dostaniecie je po audiencji, czyste, nakrochmalone. Waszmość niech oznajmi, kiedy się namyśli co do stroju. A zaraz. Chcę się ubrać. Dobra. Wow. Fajne. Podoba mi się już to. Wszystko, czy jeszcze coś? A, ręcznika nie chcę. No wychodź już stąd, dobra. Chamberlain Emhyra, wow. Czarny waszmości służy. Czy waszmość jest content ze stroju? Content byłbym w ćwiekowanej kurtce i z mieczem na plecach. Ale trudno, skoro wpadłem między wrony. Słucham? Takie powiedzenie. To co teraz? Będziesz mnie pudrować? Nie ma potrzeby. Waszmość posiada dostatecznie jasną karnację. Ale nim staniecie przed władcą południa i północy, muszę się upewnić, że waszmość wie, jak się skłonić. To się upewniaj. Proszę patrzeć. Stopa wyciągnięta, dłoń wyprostowana, głowa w dół, aż broda dotknie piersi. Waszmość powtórzy. Co? Oto? Cóż. Ruchom brakuje płynności i gracji, ale po nordlingu mniej się oczekuje. Proszę za mną. O, dobrze! Oho, fajnie, udało mi się! Kurde, fajnie to wygląda, mają wam szczerze do teraz. Do cesarza waszmość odezwie się tylko na wyraźne życzenie odpowiedniego tytułu. Wasza arcymagnificencja? Widzę, że waszmość w humorze do żartów. Boję się, że cesarz może tej dyspozycji nie podzielać. Wystarczy wasza wysokość. Wypowiedziane głośno, wyraźnie i z szacunkiem. Dobra.
Imgrimie eb art herzer, deitven adan in karn eb morwut. Emhyr far emreis. Ukłon. Wasza cesarska mość. Areir epto orde. Evelien namen wadgen wawort. No, mieliście iść, no idźcie stąd, no. Dobrzy ludzie, no. Myślałem, że przed nikim nie zginasz, Karku. Nie chciałem sprawić przykrości Szambelanowi, swój chłop. Zgaduję, że nie wezwałeś mnie, żeby powspominać stare dobre czasy, więc milcz. Moja córka Cyrilla wróciła. Jest w niebezpieczeństwie. Tropi ją dziki gon. Masz ją znaleźć i przyprowadzić do mnie. Ilu ludzi liczy twoja armia? 20 tysięcy? 30? Czemu akurat ja? Wiesz przecież, bo ci ufa. Ufa, prawda? Więc powiedz, czemu jej szukasz? Przecież nie chodzi o to, żebyście nadrobili stracone lata, prawda? Chodzi o rację stanu, jak zawsze. Słuchaj, skończmy te podchody i tak się zgodzisz. Choćby dlatego, że ci zapłacę. Więcej niż zwykle bierzesz za zlecenie, znacznie więcej. Potrzebuję informacji, nie motywacji. Ciri zostawia mało śladów, ciężko będzie ją wytropić. Możesz liczyć na pomoc mojego wywiadu i wojska, jeśli zajdzie potrzeba. Resztę powie ci Yennefer. Koniec audiencji. Mererid! Zaprowadź go do czarodziejki. Waszmość pozwoli za mną. Proszę trzymać się blisko. W pałacu jest wielu dostojnych gości, których waszmość brzydzi. Nie powinien niepokoić. Jak Wiedźmin dokończył to, no po prostu... Nie, czego ci trzeba? Z samego rana. A jest południe. Spokój. Wiesz, z kim masz do czynienia, żołnierzu? Jestem Herevard II, książę Elander. To... Nie dość, przekaże mi się... Ja, panne... That's the Enenect. Estrum SSR and Enfar. Gunnar. Kurde, czego oni gadają po angielsku? Ja się pytam. No dlaczego? No nie, nie spadajcie klatki, proszę, nie spadajcie. Ja chcę mieć 40 FPS-ów, a nie 25. No okej, okay, dobra, wszystko w porządku, jest fajnie. Dobra. Dobra, i co mam zrobić? Skończy, proszę do mnie przyjść po swoje rzeczy. Dobra. Dobrze, pójdę. chwila. Tu mamy tak, to... ja zapomniałem o tej misji. Ojajajaj. Tak, to już zrobione jest, nie? Tak jest. Dobra, fajnie. Sugerowany poziom. Dobra, drugi, okej. Dobrze, moi drodzy. Oczywiście się widzimy w kolejnym odcineczku. Cześć.